jedną z takich nieodłącznych form przejawu kultury industrialnej była multimedialność, czyli między innymi właśnie wynajdywanie bardzo nietypowych przestrzeni, nie takich, które są kojarzone z koncertami rockowymi na przykład, czy z koncertami muzyki klasycznej, jak sale koncertowe, tylko adaptowanie właśnie różnych dziwnych, nietypowych przestrzeni do akcji performatywno właśnie muzycznych. Dlatego też przez te, można powiedzieć, 30-35 lat muzycy industrialni najchętniej grali w opuszczonych fabrykach, w opuszczonych kościołach, w różnych miejscach takich bardzo nietypowych, które jednak mają w pewien mocny sposób korespondują z samą charakterystyką i z klimatem tej muzyki, nadając jej taki dodatkowy kontekst. Pierwszy festiwal był w starym bunkrze niemieckim pod wzgórzem Partyzantów. Od tego czasu wszystkie festiwale są właśnie tutaj w sali gotyckiej organizowane, a teraz festiwal rozrasta się z roku na rok, więc też jakby poszerzając formułę, szukamy coraz więcej miejsc. Zeszliśmy z sali gotyckiej do jej podziemi, do starego klasztoru, w którym teraz mamy przyjemność właśnie rozmawiać i za chwilę tutaj za mną zacznie się koncert niemieckiej grupy Sart. Także miejsce jest moim zdaniem idealne. Jakby nowością jest też wydarzenia festiwalowe w synagodze pod Białym Bocianem, gdzie było otwarcie festiwalu, trzy koncerty, a także dzisiejsza akcja, która się zakończyła przed chwilą, koncert Main, który był współprodukowany przez angielską fundację Data East International. Fundacja sama jakby zgłosiła się do nas, ponieważ w zeszłym roku i członkowie związani z zespołem Soviet France byli tutaj we Wrocławiu, byli na tyle, że tak powiem, zachwyceni samą atmosferą festiwalu, że stwierdzili, że oni chcą jakby się przyłączyć swoją energię i żeby jakby fundacja wsparła jeden event w ramach tego festiwalu i tak oto pół godziny temu skończył się właśnie ten event Main w synagodze. Niesamowita akustyka też synagogi spotęgowała niezwykłą muzykę grupy Main.
To jest miejsce, które dostało, powiedzmy, drugie życie, tak, że wraz z zamknięciem kopalni dla tego miejsca skończył się pewien okres, który był okresem, no nie wiem, pracy, przemysłu górniczego. Teraz charakter tego miejsca jest całkiem inny, skoncentrowany na promowaniu czy edukacji kulturalnej. Jest oczywiście całe to otoczenie, które tutaj jest, gdzie na każdym kroku spotykamy różne urządzenia, śruby, szyby kopalniane. Nadaje temu miejscu taką moc i taką energię i swego rodzaju jakąś taką tajemnicę, którą każdy z nas, który tutaj po raz pierwszy trafia, odkrywa. Poprosił nas o znalezienie takiego jakiegoś innego miejsca, tak? Z drugiej strony mieliśmy już plan, żeby wyjść poza Wrocław. I akurat te nasze drogi spotkały się właśnie w tym miejscu, tutaj w Wałbrzychu. Dużo uczestników naszego festiwalu pochodzi z zagranicy i tak naprawdę znają tylko Wrocław, przyjeżdżają rokrocznie do Wrocławia. Postanowiliśmy, że już pewne miejsca się ograły i postanowiliśmy, korzystając z tego, że możemy zrobić coś wyjątkowego, zaproponować wyjazd poza miasto, poza Wrocław, żeby dotrzeć do nietypowych miejsc. Tym miejscem wydaje mi się właśnie Stara Kopalnia, Centrum Sztuki i Nauki. Wybierając zespół do line-upu, kieruję się tym przede wszystkim, żeby line-up był eklektyczny, żeby nie pokazywać tylko jednego aspektu muzyki industrialnej, ponieważ mogłoby to być dla większości ludzi dosyć nużące na przykład. Dlatego wachlarz, tu gra w tym roku 27 zespołów występuje. I wachlarz jest naprawdę bardzo szeroki i to nie jest tylko ograniczenie się do muzyki industrialnej, tu jest też muzyka ambientalna, jest muzyka neofolkowa, jest muzyka ABM-owa, czyli taka taneczna odmiana muzyki industrialnej. W zasadzie pełne spektrum dźwiękowe, elektroniczne, a także akustyczne, muzycznych poszukiwań okołoindustrialnych. Często konstruując line'a, po prostu patrzę na półkę ze swoimi płytami, zastanawiam się, kto tu jeszcze nie grał, kogo by zaprosić, wyciągam jakąś płytę i on nie grał, zapraszamy. Będzie pasował na pewno, także to jest, można powiedzieć, bardzo niekoniunkturalnie budowany line'a. Sala po byłej kaplicy
dominikańskiej, piękna, z potężnym gotyckim sklepieniem, z pięknymi łukami, z bardzo ciekawym brzmieniem. Wszyscy obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają z zespołu z zagranicy, są zachwycone, oczarowane miejscem, specyfikacją, specyfiką brzmienia przede wszystkim, a także samą architekturą. Także teraz jesteśmy na parterze w zasadzie, gdzie są koncerty takie trochę mniejsze, natomiast w sali nad nami odbywają się koncerty główne, głównych gwiazd festiwalu. I gramy zwykle na zakładkę, czyli tu się coś kończy, tam się zaczyna. Publiczność krąży po piętrach, w międzyczasie integrując się w kuluarach. Myślę, że właśnie to, co się przydarzyło całej kulturze industrialnej, to jest właśnie to, że nigdy nie skomercjalizowała się na tyle, żeby stać się czymś właśnie takim bardzo skostniałym i też stracić pewnego rodzaju autentyczność. Oczywiście można powiedzieć, że wytworzyły się pewne nurty na gruncie tego, każdy poszedł w swoją stronę, ale te nurty są tak absolutnie szeroko rozgałęziające się na całą kulturę, inkorporujące nie dość, że rzeczy z innych gatunków, z innych nurtów, z innych stylistyk, innych estetyk, ale same wpływające też na całkowicie inne nurty. I myślę, że to jest chyba najciekawsze, ponieważ wyrosło to jednak z buntu, z pewnego sprzeciwu przeciwko społeczeństwu, cywilizacji i dzięki temu ciągle jednak zachowało, przez to, że nigdy nie stało się też ruchem masowym, a czymś jednak ciągle pozostającym w niszy, pozostało przede wszystkim autentyczne i szczere. Jutro festiwal przenosi się do Centrum Reanimacji Kultury, gdzie w zasadzie będzie takie zakończenie, podsumowanie, afterparty i koncerty, jak zwykle tutaj trwają od godziny 18 do białego rana. Niejedna grupa, ikona gatunku, reaktywowała się specjalnie po to, żeby tutaj zagrać, czyli były grupy jak Clock 2, Test Department, które mieliśmy okazję rok temu gościć. Są grupy, które na 20 lat zamilkły i nagle po prostu zmartwychwstał przy okazji festiwalu i dalej grają. Urodzony na początku lat 70. ruch po prostu, który wynikł z pewnego rodzaju rozczarowania i nie dość, że tylko zwykłym społeczeństwem czy cywilizacją, ale też z wcześniejszych kontestacji, które jakby nie sprawdziły się i dlatego ciągle istnieje ten ferment, przekazywanie tego nowemu pokoleniu, dlatego istnieje industrial, istnieje postindustrial, istnieje post-postindustrial, istnieje post-ironic industrial i tak dalej. To ciągle będzie się toczyło, ciągle będą się pojawiać nowe nurty i myślę, że dlatego to ciągle będzie przyciągać absolutnie nowe pokolenia. Expo.